Witajcie na kanale politycznym. Polskie haubice Krab robią prawdziwą furorę na Ukrainie. Dzięki nim udało się zlikwidować wiele oddziałów rosyjskiego agresora. Kraby walczą na Ukrainie już od ładnych kilku miesięcy i są bardzo doceniane przez tamtejsze wojsko, a także światowe media. Czym charakteryzuje się polska maszyna? Co sprawia, że notuje tak dobre wyniki na polu bitwy? Zapraszam na materiał wraz z komentarzem podsumowującym eksperta wojskowego Jarosława Wolskiego. Wiele krajów świata Przekazało ukraińskiej armii najróżniejszy zaawansowany sprzęt wojskowy w celach obrony kraju przed rosyjskim okupantem. Ogromny wkład w odparcie ataków wroga u naszego wschodniego sąsiada ma również Polska. Rząd wysłał na Ukrainę m.in. czołgi, systemy przeciwlotnicze Piorun, granatniki RPG czy armatochałbice Krab. Dla laika Krab wygląda jak trochę większy czołg: malufę, wieżę, gąsienice. Na tym jednak podobieństwa się kończą, bo kraby walczą zupełnie inaczej niż czołgi. Armaty samobieżne, bo do takich sprzętów należy zaliczyć polskiego kraba, nie prowadzą walki na bliski dystans. Ich zadaniem jest wspieranie ogniem innych jednostek czy niszczenie konkretnych celów na długie dystanse, tak samo jak robi to klasyczna artyleria. Kraby pozwalają niezwykle skutecznie pacyfikować oddziały wroga na wschodzie Ukrainy. To naprawdę potężna broń. Najlepiej obrazuje to wymowna fotka, która pojawiła się na profilu ukraińskiej agencji TPX News. Możemy zobaczyć na niej żołnierza siedzącego w tylnej części Armatochałbicy, a w zasadzie w wejściu do części przeznaczonej dla obsługi. Żołnierz wydaje się być mały w porównaniu do gabarytów kraba. Polska przekazała ukraińskiej armii 18 systemów KRAB. Tymczasem sam rząd Ukrainy dokupił jeszcze 60 takich maszyn za kwotę aż 3 miliardów dolarów. Nikogo nie zaatakowaliśmy. Chronimy własne terytorium. Jesteśmy pierwszą armią pokoju. Broń, amunicja i sprzęt dostarczane przez kraje partnerskie pomagają nam chronić pokój na Ukrainie i w całej Europie. Tłumaczy Ukrainform TV. Jakiś czas temu Państwowa Agencja Prasowa Ukrainy w ramach podziękowania Polakom za wsparcie przygotowała piękny materiał filmowy o codziennej pracy na froncie polskich armatochałbitskrap. AHS Krapp. To polska współczesna armatochałbica samobieżna kalibru 155 mm z lufą o długości 25 kalibrów. Jej producentem jest Huta Stalowa Wola. Pierwszy prototyp został opracowany w 2001 roku, a pierwsze działa zostały przekazane wojsku do badań w 2012 roku. 155 mm armatochałbica waży 48 ton i może skutecznie razić cele na odległość do 40 km. Szybkostrzelność w jej wykonaniu to 6 pocisków na minutę. Obsługa pojazdu liczy 5 osób. Amunicja przystosowana jest do natowskiego porozumienia i jest dostarczana przez zakłady metalowe DEZAMET SA, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. A tak o polskich krabach napisało Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy. Czy wiesz, że polskie kraby to najszybsze stworzenia? Wystarczy spojrzeć, jak szybko poruszają się po wyzwolonej części obwodu charkowskiego. Dodano, że kraby mają też wysoką szybkostrzelność. Dlaczego polskie kraby na Ukrainie cieszą się taką popularnością? Kluczem jest ich sprawność i umiejętność obezwładnienia przeciwnika. Kraby są dokładne, a neutralizacja artylerii przeciwnika jest ich głównym zastosowaniem. Polskie kraby wychwalał też Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, który napisał: Krab broń zwycięstwa. Najpotężniejsza samobieżna arma to na wyposażeniu polskiej armii. Krab pracuje już na wschodzie Ukrainy. Ukraińscy żołnierze docenili też bardziej przyziemne wyposażenie chałbicy. Jeden z nich tak zachwalał polski pojazd. Przeniosłem się do chałbicy Krab z Jacyntu. Wszystko tutaj jest dla ludzi. Widać, że twórcy pomyśleli o warunkach i komforcie wojska, które będzie pracować z ich sprzętem. Ogrzewanie, klimatyzacja przestrzeń, niczego tu nie brakuje. Amerykańska stacja CNN stworzyła materiał o zachodniej broni na Ukrainie, a jego bohaterem był, a jakże, polski Krab. Polskie armatohaubice Krab odgrywają znaczącą rolę w wojnie na Ukrainie, informuje CNN w raporcie z Donbasu. W materiale ukraińscy żołnierze chwalą precyzję i nowoczesność tych dział. Reporter Nick Robertson CNN dołączył do ukraińskich żołnierzy, gdy wszczynali ogień na pozycje rosyjskie. W materiale pokazano ostrzał za pomocą kraba rosyjskich pozycji z odległości 30 km, a cała operacja, czyli oddanie salwy i przemieszczenie działa, miała trwać zaledwie 2-3 minuty. One są dużo lepsze od tego, co mieliśmy wcześniej. Sprzęt mobilny szybko zabiera nas z niebezpieczeństwa po ostrzale, powiedział CNN dowódca baterii krabów, był nauczyciel matematyki Wasyl, który przeszedł dwutygodniowe szkolenie z obsługi armatochałbicy. Żołnierz chwalił również nowoczesny i przyjazny dla użytkownika polski system kierowania ogniem topas oraz precyzję dzięki systemom GPS. To m.in. miało sprawić, że kraby są popularne wśród Ukraińców. Tak ocenia polskie kraby ekspert wojskowy Jarosław Wolski. Docierają do Polski pierwsze wnioski z walk z użycia konkurencyjnej PZH 2000. Ujmę to tak: naprawdę bardzo szanujcie AHS-krab Schuty Stalowa Wola. I polskiej grupy zbrojeniowej. Opinie o super, hiper zaawansowanej PZH 2000, niemiecka samobieżna chałbico armata kalibru 155 mm są złe, awaryjna skomplikowana w naprawie. W warunkach, których producent nie przewidział, poległa. W tych samych warunkach, tak samo traktowany AHS Krab obronił się. Oczywiście można twierdzić, że 400 pocisków dziennie zajedzie każdą AHS. Ale kraba nie zajechało, a PZH-2000 tak. A była to ta granica między porażką, a zwycięstwem na froncie. Niektóre kraby miały po kwartale walk oddane ponad 6 tysięcy strzałów, zanim lufy poszły do wymiany. Są to wyniki absolutnie kosmiczne i skłaniają do najwyższego szacunku wobec inżynierów i pracowników Huty Stalowa Wola oraz technologii produkcji. Brawo Polska Grupa Zbrojeniowa, bez ironii. Polskie wozy dowodzenia z Topazem z WB Group są uznawane za jedną z największych zalet Krabów. Ich brak przy PZH-2000 uznawany jest za gigantyczną wadę niemieckiego systemu. Podobnie jak DE, automat ładowania, który nie wytrzymuje granicy między życiem a śmiercią. Stanowi to pewną nauczkę co do robotyzacji i automatyzacji i tego jak założenia inżynierów sobie, a życie sobie w każdym razie krap się pięknie obronił osiągając absolutnie kosmiczne rezultaty wytrzymałości mamy swoją legendarną broń